Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Freaks i witam Was gorąco w drugim tutorialu projektu Halloween 2018. Projekt Halloween to moja seria, w której dzielę się z Wami moimi pomysłami na Halloweenowe charakteryzacje. A tak naprawdę Halloween to po prostu pretekst, żebyśmy się mogli trochę powykupiać, poprzebierać i po prostu dobrze bawić. I żebym ja mogła się z Wami podzielić tym, co wiem i umiem. Po więcej szczegółów dotyczących tej serii, a także po szczegóły dotyczące konkursu na Halloweenową charakteryzację, odsyłam Was do pierwszego wideo tegorocznego projektu Halloween, w którym zapraszam Was i właśnie wszystkie te szczegóły objaśniam. Link w opisie. I właśnie dzisiaj mam dla Was charakteryzację, której zajawki mogliście właśnie w tym filmiku zobaczyć. Ja ten projekt nazwałam oficjalnie mumią, ale tak naprawdę punktem wyjścia był kokon, stąd te wszystkie pajęczyny oplatające postać, a nie bandaże. Natomiast myślę, że możemy po prostu uznać, że jest to mumia zakonserwowana nie w bandażach, tylko w pajęczynie, w kokonie. Starałam się podejść do tego troszeczkę inaczej niż takie tradycyjne wyobrażenie o mumii. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Czekam na Wasze opinie. A przy okazji mam dla Was jeszcze pytanie. Mam nadzieję, że odpowiecie na nie w komentarzach. Jest ono może odrobinkę związane z mumią, a tak naprawdę bardzo luźno. Gdybyś mógł zasnąć i obudzić się w dowolnych czasach, to kiedy by to było? Może to być epoka historyczna, jakiś moment w historii, cokolwiek. Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi, a oto kilka Waszych odpowiedzi na wczorajsze pytanie. Ja się boję nawet na korytarz w nocy wyjść, a jak wyjdę, to mam wrażenie, że ktoś się na mnie patrzy i wtedy uciekam do pokoju. Ja boję się mętnej wody, szczególnie gdy jest głęboka. Nie włożę do niej nawet jednej nogi. Las też, ale wszystkie naturalne zbiorniki wodne i oczywiście podziemia i poddasza. A teraz zobaczmy tutorial. No to kochani, zabieramy się do malowania. I z góry Was kochani przeproszę za nieostre momenty i takie, w których po prostu czegoś nie nagrałam. Miałam bunt sprzętu, ale na szczęście udało się to opanować. Ale do rzeczy. Pierwszym krokiem jest bardzo mocne i wyraziste wykonturowanie twarzy i wszystkich elementów, takich jak szyja, nos, czoło. W taki sposób, żeby podkreślić wszystkie kości. I jak możecie się tutaj zorientować, ja w tym przypadku na pewno nie stawiałam na jakiś nadmierny realizm. Jest to bardziej taka improwizacja artystyczna na temat mumii. Dlatego jak najbardziej myślę, że możecie tutaj dać się ponieść fantazji i nie przejmować się jakoś bardzo zasadami anatomii i tak dalej. Ja wszystko to, co podkreśliłam do tej pory, zrobiłam właściwie jednym ciemnym odcieniem brązu. A teraz przechodzę do rozjaśnienia tych przestrzeni właściwie między tym konturowaniem, czyli całej pozostałej skóry. Robię to taką porowatą gąbeczką, żeby nie było zbyt gładko, żeby ta twarz była faktycznie trupia. I teraz mam już taką podstawę, taki szkic i przechodzę do dodawania smaczków, a mianowicie łapię w pierwszej kolejności za fiolet. On ładnie kontrastuje z tym ciepłym brązem i dodaje czegoś naprawdę bardzo ciekawego, mam wrażenie, do tego całego malunku. A teraz pogłębiam jeszcze wszystko takim odcieniem bardzo głębokiego fioletu. Na usta nałożyłam również podobny odcień, właśnie taki bardzo głęboki, do tego eyeliner podkreślający zęby czy spękania wokół ust. Białą, tłustą farbą i takim mocno rozczapieżonym pędzlem nadaje jeszcze całej skórze takiej tekstury jakby szorstkiej. To już definitywnie nadaje twarzy takiego odrealnionego wyglądu. Jednym z ostatnich kroków, który może na pierwszy rzut oka nie zmieni wiele w postaci, jest nałożenie farby UV, która świeci właśnie tylko w takim świetle. I jest to farba, której bez takiego światła praktycznie gołym okiem, no ledwo ją widać. Natomiast w świetle UV, jak widzicie, mocno. Pomalowanie tego miejsca w kąciku oka wymuszone zostało na mnie przez moje uzawienie, które po prostu nie pozwoliło trzymać się tam żadnemu innemu produktowi. W międzyczasie, jak widzicie, założyłam szkła kontaktowe i walczę z pajęczyną, żeby ją nałożyć na głowę. Ostatniuśkim krokiem będzie jeszcze namalowanie pajączków.
To, czego tutaj nie nagrałam, to jeszcze to, że do tych pajączków dodałam jeszcze trochę cieni, co myślę, że robi sporą różnicę w tym, że po prostu wyglądają na bardziej trójwymiarowe. Docelowo do zdjęć nałożyłam pajęczyny, oczywiście jeszcze bardzo dużo więcej. No i to wszystko, kochani. Dziękuję Wam za uwagę i do jutra.